Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, no widzimy się znowu w grze Elden Ring. I tak, jesteśmy w twierdzy okrągłych stołu z kilku prostych powodów. Pierwsza sprawa to oczywiście odwiedzenie naszego kowala, gdyż iż ponieważ dzisiaj dama zyskuje kolejne ulepszenia. A konkretnie będzie ona już na plus 17. Jak wielu z was pewnie może zastanawiać, czemu się zdecydowałem i skąd miałem kamień piątki, odpowiedź brzmi... A, już pokazuję... O, tutaj można je farmić, na górnikach. A tak, kamienie szóstki, wiadomo, miałem tam... miejsc i tak stwierdziłem, że ta broń jest taka świetna, że po prostu muszę ulepszyć dalej. I tak, to jest pierwsza sprawa, druga jest taka, że w sumie wypadałoby... otwierać jeszcze kilka tych przejść i innych takich pierdół. Bo najprościej we świecie, nie pamiętam co tutaj się kryje, jak się kryje. A jeśli tych kamiennych mieczy mamy trochę? No chyba tak, chyba... No mam ich 7, więc czemu nie? Co tu my? Kusza czarnego... klucza cerpusa, bełt czarnego klucza. Ej, czy to jest jakaś kusza? Jak sobie będzie? No, już zobaczę w sumie, czemu nie. Bełt oczywiście schowam, bo bełt jak bełt. Tak nie ma zamiaru, należy strzelić z tej kuszy czy coś. Też kopnięcie, trochę lepsze obrażenia, bazowe, ale jeszcze wymóg. Okej, czy to jest prawdopodobnie po prostu kusza lepszą trochę zasięgu. No, nawet się zgadza. Dobra. Ciekawe, w sumie mamy kuchnię, a ona była zamknięta. Ale dobrze, i tak będzie. Mamy modlitewnik zabójcy. Okej. Zejście zabójcy ciemność. Okej. Dobra. Jak będę pamiętał, to potem go zaniesiemy do szuwia. Szczerze? Wierzę, że są tutaj takie nijakie te rzeczy. Ale okej, niech będą. Przynajmniej mamy co za sobą. I tak, dzisiaj zgodnie z tym, co wspominałem, idziemy na początek zająć się kilkoma pierdołami zaległymi, które po prostu warto byłoby poruszyć. Pierwsza z nich będzie w Liurnie. Jest to... jaskinia, w której teraz będzie najlepsze. Nie pamiętam, co się kryje, nie pamiętam, co jest. Ale jak sobie o niej przypomniałem, to wiem, z czym będziemy tam walczyć na koniec. Bardzo dziwne, jestem tego świadom. Bardzo głupio, i też jestem tego świadom. Ale tak. Po prostu, tak jakoś mam. Tak czy inaczej, idziemy. Jest to jaskinia zatęchłych wód. W samej jaskini nie pamiętam naprawdę pod żadnym względem, jak mówię. No co tu mi się kojarzy, z czym będziemy się tu mierzyć na koniec. A nie co tutaj jest w drodze tego końca. Więc zobaczmy. Chyba? Nie, faktycznie trucizna. Ale spokojnie, poradzimy sobie. Chyba. Nie ukrywam, zdjąłem zaklęcie odtruwające, więc fajnie by było, się nie zatruł. Jeszcze może nie ściętej głowy. Ale trudno się mówi, zatrucie i tak nie jest aż taki tragiczny jak zgnilizna. Pomimo bycia zatrutym. A, czy tu przeżyję, no spokojnie. W sumie, może jeszcze zanim pójdziemy gdzieś dalej, to żeby jeszcze trochę zanegować problemy. To zarzucimy właśnie bestialską totalność i tak. W sumie zapomniałem też jeszcze, w sumie, że właśnie odzyskam trochę runów podczas zbierania tych kamieni. Troszeczkę tak. Mniej więcej podobną sumę co do tych, które straciłem. Po prostu, że nie chciało mi się wracać do tego zamku.
Przez tego zamku mamy się oczywiście zamek, ten, w którym znaleźliśmy damę, czyli ten wspaniały miecz, którym się teraz posługujemy. Ale tak. I co jeszcze mogę powiedzieć? Okazuje się, że przez przypadek byłem w paru miejscach w stolicy, w których nie byliśmy jeszcze razem, więc dzisiaj też to oczywiście pokażę. Powiem mniej więcej, co tam podnoszałem przez przypadek, bądź celowo. Chociaż głównie to było przez przypadek. I co w sumie jeszcze mam do powiedzenia? W sumie co, jeszcze? Właśnie to może warto będzie pokazać, bo... Już mam być szczery, nawet nie wiem gdzie i jak, kiedy to zdobyłem. Nagle się pojawiło, ale zdobyłem... no dwa nowe... Popioły wojny. Po pierwsze coś takiego mi gdzieś... na płaskowyżu Altus się pojawiło. I po drugie to. Pierwszy popiół błyskawicowy. Bardzo fajny. Ale dobra. Nie przejmujmy się w tym razie i... Z kim pokrócznąć pamiętałem. No i tak jak mówiłem. Rycerz czysty i zgnilizny. Ponieważ mi podentem, oczywiście, że musimy ze skrotem zgnilizny przez bycie rozproszonym i tak dalej. A co tym idzie, istnieje spora szansa, że tutaj zginę. Mimo posiadania broni plus 15, coś tak potężnej broni jak... jak dama. No i własną głupotę chyba właśnie, czyli zaraz będę dead. No, bo kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? Tak czy inaczej... No mamy po prostu taką ciekawą sytuację tutaj. I posąg jest gdzieś blisko? Nie, jest daleko. Będę się znowu przeżywać przez to wszystko. Ale spokojnie, najpierw zarzucimy żywotność bestii, bo czemu nie? I lecimy. W sumie wezmę nawet, damy w dwie ręce. Po czym nie? I muszę przyznać, jak się właśnie trochę też bawiłem poza wizją. Twierdzam, że moveset ma świetny, jak już wcześniej mówiłem. Ale lepiej mi się zaczyna od silnego ataku. Ciężkiego, jak to tak zwał? Właśnie od tych takich podwójnych cięć. To jest właśnie ciężki atak, czym silny. Normalnie jest tak, potem dopiero jest to. Widzicie. A tak to mam szybkie dwa cięcia i potem przechodzimy do dużo późniejszego ataku. Z kombinacji klasycznej i... Tak. Jest to świetne, naprawdę. I teraz dobra. Elektryczność. Dwie łapy, bo czemu nie? I tak. Kombo silnych ataków pozwala wprowadzić je dwa razy z rzędu, jeśli nie robimy pomiędzy nimi żadnych normalnych, czy lekkich. Jeśli robimy lekkie, to można zrobić trochę więcej. Tak czy inaczej, wygrania i... I to jest coś, co mi się podoba. Z linią skrzydlnego miecza jest bardzo fajną rzeczą. Nie wiem, czy będę ją nosił zamiast nosiciela protezy, ale pokażę tylko, żebyście byli też świadomi. Proszę, zwiększa siłę każdego kolejnego ataku. Proszę. Piękny opis. Piękna rzecz. Czemu mówiąc, im więcej ataków robimy w krótkim odstępie, tym te ataki stają się coraz potężniejsze. Jest to... fajna naprawdę rzecz. To jest taka, można powiedzieć, pierwsza rzecz, pierwszy element. A drugi element jest to... jedna z trzech wersji tego, tak jakby. Bo tak, istnieją jeszcze dwie mocniejsze. I to mówię wprost, dwie mocniejsze. I powiem może jakie konkretnie, bo no, moja pamięć nie jest najlepsza. Więc nie powiem dokładnie jakie to są. Pamiętam tylko, że są dwie lepsze. Jedna działa tak samo jak to, tylko daje jeszcze zręczność. Drugie po prostu ma lepsze bonusy i definitywnie jak nie bym potrzebował tych rzeczy kiedykolwiek, to... Znaczy o tych, bo to zostaje ze mną na wieki wieków. Amen. To ten. Po prostu będę nosił. I tak, jak tu powiedziałem na wieki, wieków, amen, tak dalej. Powinien powiedzieć, jak zwrócili anemo, czy ameno, jakkolwiek. Tak zwrócił mówimy siostrom, żeby nie ma na celu urazić żadnych uczuć religijnych, różnych osób czy coś. Nie powiem wprost, ja sam jestem osobą wierzącą. I nie chcę, żeby z tego po prostu wychodziły jakieś teraz konflikty, rozkminić czy coś, bo to jest w ogóle niezwiązane z tym. Jak wygląda moja persona publiczna, to tylko tak. Jeśli kogoś to urodziło, to naprawdę
Wybaczcie, nie był taki mój cel, tak samo jak moim celem nie jest nikogo urazić. Zwęc prawie każdą postać Bobem. Bo ktoś może mówić na imię Bob, czyli Robert, bo tak, Bob i Robert to jest to samo. Możecie się urażony tym, że po prostu używam jego imienia do jakiejś byle postaci. Albo po prostu może być sytuacja, że no, jak to się nazywa? No to jak ze Stefanem. U mnie wśród znajomych i tak dalej się przyjęło, i to bardzo, to określenie Jełop Stefan. I może niektórych może to urazić, mam na imię Stefan, ale... Tak nam się przyjęło, ale w pozytywnym znaczeniu dosyć. Tak samo jak są słowo jełop, bo wiem, że wiele osób bardzo tego nie lubi, ale u nas to jest po prostu takie określenie żartobliwe, pozytywne. Może to być dziwne dla niektórych, ale tak. I też nie wymyśliliśmy tego, żeby urazić kogoś, kto ma na imię Stefan, coś jakoś tak tam się przyjęło. Ale dobra, tak czy inaczej, idziemy teraz jeszcze sobie do takiej tutaj miejscówki. Tutaj mogę powiedzieć wprost, że idę po prostu jest bardzo zaległe, a wypadałoby to w końcu pokazać. Jest to pierwszy z tego typu lochów, który można napotkać. Pierwsze katakumby, pierwsze cokolwiek, w którym... O proszę, z czym mam do czynienia? Takie wózki. Są one okropne. Są one niebezpieczne. Są one... w dupie. Ale będziemy się z nimi męczyć, bo niestety trza. I to niejednokrotnie. I na tym razie tutaj właśnie mam jeszcze to, że na szczęście przylazłem tutaj zdecydowanie za późno, jeśli się chce czuć tak prawidłowo, w dobrym momencie. I osobiście nie żałuję tego. Po prostu nie lubię tego miejsca. Nie żeby ono było jakieś wyjątkowo trudne, albo coś z nim tak, ale... Po prostu go nie lubię, to jest pierwsza sprawa, a druga... No tak, jeśli mam być kompletnie szczerze, nie wiem, czy miałem jakikolwiek... Pierwszy powód, żeby tutaj chodzić. Teraz, czy to tutaj był ten skok? Tak, tutaj był. No, więc... Co dobre dla was, to zobaczycie tutaj prawdopodobnie kompletną eksplorację. Nie przerwano niczym, więc będziecie mogli wykorzystać ten odcinek jako... Nawet a la poradnik, jak tutaj nawigować po tym wszystkim. A w tym miejscu, i nie będę ukrywał, wiem, że jest trochę... Właśnie znajdźków ciekawszych. Czy są tu znajdźki potrzebne? Nie. Czy są tu rzeczy bardzo fajne? Tak. I jedna z tych rzeczy nawet jest czymś, co sobie obiecałem, że w końcu dokończę porządniej. Oj, nie, no! Nie widzę, że pies piszczek to jeszcze. Widzę, że tam nie dam rady. Bez strzelania z łuku albo kuszy. Okej, pies uspokojony, to teraz weźmy... jakikolwiek łuk... albo kuszy. Albo łuk, bo łuk, bo mam jakieś... podzielne strzały. Strzały po prostu, wiem, że to są strzały kupne, ale... Czy mnie to interesuje szczególnie? Nie. Więc wyłączamy... Zabieramy to, bo nie będzie nam potrzebne. Idziemy. A i w sumie mógłbym też tarczę zdjąć. Bo... Mam być kompletnie szczerym, to ta tarcza mi już i tak po nic. Na ten moment. Chociaż może też nie ma sensu do końca je ściągać, bo kto wie, może jeszcze będą jakieś sytuacje, w których będę chciał ich używać. No i chodź tu, imp. Piękne. Piękne. Oczywiście wiadomo, nie ma co przyrównać teraz obrażeń tej broni. Do tego, co tu się dzieje. Elektryczny smart, to się może przydać. Ale no, piękne obrażenia. 80 tak, tak plus 91. Jest to wspaniała broń. Ale dobra. Na razie co? Jakby... To czy jest wspaniałe, czy nieco takie... Okej, ale anyway, zajmijmy się czymś innym. Ciekawe, czy coś to było, czy też, czy nie. Tak, wracając do tego, co chciałem powiedzieć, zanim pies przerwało. W sumie te, bo tarczy i zastosowań. Tak. Jednak się przydała.
Okej. Nawet kontra po zasłonie, czyli te uderzenia wzmocnione po tym, jak z tymi ataki. Właśnie to też jest podwójnymi cięciami. Fajne. Dobra. Eliminujemy go, bo trzeba, nie? Jakaś nagroda, czy nie? Okej, okay, na etap, w którym tu można przyjść, to jest świetne. I dobra. Tam niżej też pójdziemy, ale wracając, jest tutaj to... Jeśli się nie mylę... Kolejny? O! To już dziwne. Dobra, kolego, słuchaj, no ja... Mnie się nie chce z tobą walczyć. Załatwiam to na szybko. Okej, okay, pasuje? Dobra. Załatwiam to na szybko. Proszę, masz jeszcze czarny ogień. Tak. Super. Dzięki, że się zgodziłeś tak po koleżeńsku to załatwić na szybko. I no. Więc tu zaraz zginę przed moją głupotę. Ale dobra, zdążyłem nie zginąć. I tak, zrobiliśmy tutaj bardzo fajną rzecz pierwszą. To w sumie tego nawet będę... A, zjętalnie ubrałem tego na... O, dwa natki, ale proszę. Ale to jest coś takiego. Łaska z ludzkiego drzewa. Proszę. Nie znajdę się z większym maksymalnym... ilość punktów życia, energii i udźwigu. 7 daje nam energii, życia. Daje nam zaledwie nawet 50. Udźwigu trochę. Nie jest to najlepsze, ale można sobie zawsze nosić. I tak. Nawet to założymy, czemu nie. No, więc mamy tak tutaj po tym wszystkim. Zrzućmy może jeszcze regenerację, bo lepiej mieć po prostu na wszelki wielki. Teraz tak, ktoś powiedziałby, że to tyle, ale nie. Jeszcze nie tym razem. Jest i kolejne zejście niżej. No i właśnie tak, bo ciągle gubię wątek. No, poza tym, że jest tutaj właśnie to wszystko. Chcę schodzić? Już. Ale tak, generalnie mówiąc, poza tym, że tutaj było to. Pewnie będzie, nie będzie śmierci, widzę tutaj, albo będzie? Nie pamiętam, muszę sprawdzić. Nie ma śmierci, okej. Okay. Poza tym, co tutaj znalazłem, już pokazałem. Jest jeszcze parę fajnych znajdziek, między innymi właśnie... Ciągle przerywałem sobie, zanim to zdążyłem powiedzieć. Jest tutaj... Święta Pieczęć, która skaluje się z mistycyzmem. Nie zdaje, że skaluje się z mistycyzmem. To jest ona stricte zrobiona pod smoczą komunię, czyli pod zżeranie serc i te smocze wszystkie krzyki, dechy, drapnięcia, kłopnięcia i tak dalej, więc... nie jest to dobra znajdźka dla tej postaci. Ale generalnie mówiąc, to jest świetna znajdźka. A proszę, po prostu z Smoczej Komunii. Mam tu rycerza z Smoczej Komunii. O tak, ciekawostka właśnie, to są teoretycznie nazwani są oni rycerzami Smoczej Komunii. I mnie zabił dziad. Na to się nie godziło. Tak, to miejsce też ogólnie jest bardzo ważne, bo tutaj dzięki temu można chyba, jeśli się nie mylę, pozbyć tego Rydwana, który tam jeździ i przeszkadza. Ta pieczęć na tej postaci nie jest potrzebna, tak, no jakieś bawiłem tymi podstawowymi smoczymi oddechami, to właśnie z niej korzystałem oczywiście. I jak będę kiedyś chciał wrócić znowu do grania smocze oddechy i tym podobne, właśnie dosłownie, żeby zrobić strategię gry mistycyzm plus siła, nie wiem czemu, jakoś tak zaszła mnie ochota. No, definitywnie będę musiał przyjść tu wcześniej, kto pieczęć. Pomijając taką kwestię, to jeszcze jest jedna fajna nacecha tej pieczęci. A poza samym faktem, że skaluje się z mistycyzmem, co... No, dla tych, którzy inwestują w mistycyzm, jest świetnym i tak już sam w sobie newsem. Tak, jeszcze mogę wam dodać, że jest ona właśnie nic nie ważąca. Pewnie zero. I fajnie w rączku wygląda. Tego też nie mogę po prostu zaprzeczyć. Nie było to dziura.
z której można było bezpiecznie spaść. Proszę o minutę ciszy. A chociaż trochę sekund ciszy dla moich kolejnych 100 tysięcy runów, które zgubiłem w dochu. Do totalnego początku gry. Dobra, wystarczy tego milczenia. Idziemy dalej. To, że straciłem te runy, to jest nic. Trzeba będzie tu je odfarmie. Albo jak trzeba będzie, to po prostu kiedyś naturalnie sami przyjdą. Jedno, co jest smutne, to że dłużej nie będę mógł nosić, używać tego krwawego płomienia. Właśnie, jak przy runach jesteśmy, skoro i tak już tyle straciłem, załóżmy skarby, uszedzmy z tego, co tam mieliśmy. Minimalnie więcej runów będziemy dostawać z każde najmniejsze dziadostwo. Okej. Okay. Muszę zapamiętać, że zaskoczyć można tam, gdzie jest przeciwnik ten. Tak, było plus 56, ale chyba ubite są dwa naraz, więc dziwne. Ewentualnie możliwe, że było tutaj właśnie 56 za tego, którego tutaj biłem i teraz zostaje zamiast 39. Będzie co tego naprawdę było? Jako, że teraz nie chcę się wycinać za bardzo i wolę, żebyście widzieli wszystko, bo po prostu na każdym kroku mogę zrobić takie lamy, że to po prostu wstyd się przyznać. No, właśnie nie będzie tutaj robionych cięć na razie. Po prostu skupimy się na tym, co tutaj się dzieje, tak jak się dzieje. Ale tak. To nie! Myślałem, że zdążę. Niestety jednak nie. Ej! Cichaj tutaj. Jest tak, ubijmy co? Tam byliśmy, idziemy dalej. Właśnie, po tego wszystkiego zażyczymy regenerację, póki pamiętam. I no, co jeszcze chciałem dodać w sumie? Po prostu naprawdę. W moim odczuciu lepiej, żebyście widzieli wszystkie te topy, wpadki, znamienia, które robię. Jedna rzecz, a druga, jesteśmy na nowych terenach. Chcę pokazać wam wszystko, co tutaj się dzieje. Czemu nowych z perspektywy zarówno rozgrywki naszym tym wojakiem, jak i ogólnie drugiego nazwać się sezonu Elden Ringa, czy drugiego podejścia, nieważne czy wojakiem, czy magiem, bo ani jeden, ani drugi tego nie odwiedzał. Ale oczywiście, jeśli chodzi ogólnie Elden Ringa, to tutaj byłem. Co nawet mam nadzieję, że da się trochę wywnioskować z tego, jak mówię o tym miejscu i że wiem, co gdzie mniej więcej będzie. Ale tak, wracając. Więc tak. Zgubiłem wątek, niestety. Ale najprościej mówiąc, po prostu tak. Tak niekompetentny, że chcę, żebyście nadzorowali każdy mój nawet najmniejszy ruch. Boję się, że po prostu zrobię coś tak wspaniałego, że wy w tym tu nie uwierzycie. Teraz, czy tu jest to miejsce? Tak, to jest to miejsce. Właśnie tu jest bardzo fajna mechanika, o której nie pamiętam, czy widziałem od razu, czy musiałem gdzieś się doczytać, się dowiedzieć od kogoś. Ale właśnie jest mechanika, która pozwala pozbyć się tego gry dwa na raz na zawsze. Problem tylko w tym, że nie pamiętam, czy on musi stać tutaj, czy gdzieś tam dalej. Więc zaraz czego poczekam, aż on będzie wracał. I uwaga, 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 uwaga! Nie dałem rady? Przepraszam bardzo, co ja źle zrobiłem? Trafiłem w sznur, czy co? Okej, okay, jest i nie zdążył. Okej. Okay. Ale ogólnie właśnie się to zestrzeli w dobrym momencie. No nie. Okej, okay, zbyt strzelał, jak on będzie wracał. Czyli teraz od razu. Czekam, że znowu będzie wracał. Teraz dam radę? Dziękuję. O, wielki łuk z tego drzewa się zdobywało? Okej, okay, ale tak, ogólnie w ten sposób właśnie się
pozbywa tych rydwanów i często są właśnie za co jakieś dodatkowe jeszcze nagrody. Jak widać. Więc tutaj już się tym nie muszę przejmować. Ale zanim to jeszcze mamy tutaj co najmniej dwa miejsca do odwiedzenia. Może nawet trzy, bo wydaje mi się, że tutaj jeszcze coś jest. Okej, okay, dobra. To teraz już wiem, że mi się nie wydawało, że tutaj coś jest, to jest po prostu skrót. To by najłatwiej mógł nazwać tego z tych dwóch miejsc. Dla mnie, finalnie pierwszy raz w to miejsce przyłaziłem. No tak, tak, definitywnie było gorsze. To nie przez to, co tutaj się dzieje, tylko po pierwsze przez to, że wtedy jeszcze nie wiem, albo nie wiedziałem, albo jeszcze się nie pozbyłem po prostu rydwana. Ale bardziej niż przez sam rydwan i tak dalej, to było przez coś innego. Też do czegoś bardzo zbliżamy. My już nawet jesteśmy przy tym. Pamiętam, czy to jeszcze gdzieś czegoś. Nie, nie było nic do podniesienia. O, przez to miejsce. Nie. Teraz to to będzie bezproblemowe, ale proszę, duch obrzuconego drzewa! Nasz friem, kolega! Jeden z bossów, czy w sumie bossów. Jedna z istot, która jest chyba częściej powielana. Elden Ringu. Jakby było, nie jest to nic złośliwego, nic złego, bo to jest bestia, którą można na tyle sposobów przedstawić, wykorzystać, że po prostu jest groźna zawsze. Ciekawe, ile by ten tutaj mi teraz zadawał, w sumie. Nie, żebym chciał sprawdzać coś z tych rzeczy, ale no. Wow, przestarczyć przemało tyle, no. Nie jest najgorzej, ale widzicie, nam teraz trochę jest w stanie zadać. No, no, są to obrażenia niewielkie, więc relatywnie do... jestem bezpieczny. Nie grozi mi tu you died, chyba że zrobię zagranie na... No, po prostu tak idealnie w swoim własnym stylu, czyli w stylu totalnego idioty, który nie umie grać. W sensie takim, dlatego że... To zawsze powtarzam, kończył wszystkie Dark Soulsy, Elden Ringa, Lords of the Fallen. Coś jeszcze w sumie chyba... Nie kończąc ten Sanctuary. Ale okej, okay. Nawet nie kojarzę, że to był wypowiedzony rycerz Oleg. Sprawdzę, czy to nie był jeden z legendarnych. O czym teraz zostawia? Okej. Okej, nie jest legendarny. To jest po prostu jakiś taki popiół, który tu był. Popiół. Proch. Okej, okay, no i więc tak. Mamy po prostu nowe, jak mówiłem, upiole. Mamy złote nasiono. Nie wiem, czy wystarczająco, żeby kolejną butelkę sobie dołożyć, czy też nie. No ale mamy. I teraz tak, tamto było na pewno trudniejsze, bo tutaj to co zaraz będzie, jest, jak właśnie mówiąc, totalnie nietrudne, jeśli się ma determinację, żeby uciec. Dzisiaj nie ma to, można się trochę namęczyć, ale trudno nie jest, uwierzcie mi. To nie mówię z perspektywy tego, że jesteśmy teraz tutaj tak overleveled bardzo, z wyposażeniem zwani za potężnym. A mówię to z perspektywy nawet kogoś, kto by tu przychodził, no, w odpowiednim momencie. Proszę, mam tutaj takiego dziada. Znowu. I jedna rzecz, jaką trzeba zrobić, czyli to w sumie od niego unikać. I proszę, za niego właśnie system pieczęć Smashing Komunii. Tutaj leży Smart Smashing Rany. I okej, więcej chyba nic nie było już. Więc tak, w ten sposób mamy już wszystko. I przy okazji pokażę dostęp pieczęć, wymaga 10 mistycyzmu, 10 wiary. Mocny inkantacji Smashing Komunii, taki tutaj właśnie trochę opis. I tak, ja jakoś nie mam statystyk, to nic nie zrobię z tym, ale proszę. Mamy teraz taki fajny czerwonawy pobłysk w ręczce. Na pewno nie jest ona pod żadnym względem na tyle dobra, żebym mógł z niej korzystać, bo mam zdrowy mistycyzm i wiele też dosyć niską. Więc no, wracamy do podstawowej inkantacji palców i proszę.
To tak naprawdę tyle z tych... jest z tych rzeczy, które chciałem pokazać. I tym samym możemy przejść chyba do znowu obszarów cienia do tego drzewa. Tak. Czy gdzie jesteś, co chciałem robić? Powiedzmy, że chciałem zobaczyć to miejsce. Wiem, że jest ten zamek cały i tak dalej, ale ja nie chcę. Nie chcę tam wracać. Naprawdę nie chcę. Więc nie idziemy. Bierzemy konia i po prostu jedziemy gdzie indziej. A ten zamek zwiedzimy kiedy indziej. Cóż, mam tylko nadzieję, że to miejsce, do którego chcę jechać, w ogóle ma jakiś sens, a nie, że okaże się, że jadę, żeby zobaczyć. A, tutaj masz taki spadek albo taki wzrost, że nic sobie nie zrobisz. I... a. Nie, chyba faktycznie uda się coś osiągnąć, zrobić. Okej. Okay. Ała. I śmierć, oczywiście. Jak mogą być taki nieostrożny, nie myślę, że przeszedł więcej niż jeden atak od nich. Tak czy inaczej, jakiś posąg tu chyba złapałem, więc jest już trochę lepiej. Równam się, nie będę przyjmował. A, posąg jest dosłownie tu, gdzie zginęłem. Brawo. Po prostu zażyliśmy znowu elektryczność. Weźmy sobie, tak, z powrotem runy. I bądźmy ostrożni? Może jednak ostrożność. No, nie wystarczy. Po prostu jedźmy, uciekajmy stąd. Czy może bezpieczniej, lepiej? Chociaż dobra, mówi się, że do 3 razy sztuka, to niech będzie do tych 3 razy sztuka. Jeszcze znowu spróbuję. Okej, okay, już widzę, że nie jest za dobrze. Ale mam idealną synchronizację, co było ciekawe, ogólnie mówiąc. Musiał mi trafić, no musiał po prostu zrobić dwuczęściowy atak, który i tak nie trafił mimo wszystko. Tak? Dobra, udało się jakimś z tym. Jedna butelka, żeby może nie ginąć od razu. Do tego... regeneracja? Może? I tak, zobaczmy. To zobaczmy, co po prostu tutaj będzie dalej. Oczywiście będę próbował kraść wszystko po drodze, co mogę. Okej, to był koń jakiś znajdziek? Czy jestem w stanie jakoś dziwnie koń tutaj wskoczyć? A no, jestem. Więc nieważne, co to było, teraz jest to moje. Kamienie kowalskie trójki. Mogliście dać coś fajniejszego, lepszego. Ale niech wam będzie. Ale niech wam będzie. Przy okazji... o. Miejsce z mapą. Zaraz to pojedziemy. Czemu nie? Chyba, że tutaj nie będzie bezpiecznego zejścia, ale jest. Jest w miarę bezpieczne zejście i jest też tu posąg. Nie można wejść w interakcję, dziwne. Ale okej. Okay. Tylko nie można, czyli można. Po prostu musimy przed się. Gdzie dalej? O! A to ci? Atakumb. Jest taki pełną parą katakumb. Tak co, ale... katakumby mgliste jeszcze nie. Nie wiem, czy chcę tu wchodzić. Naprawdę nie wiem, czy chcę tu wchodzić. Bardzo chciałem się chyba pozbyć tego dziada. A, jest ich więcej, super. Okej, okay, przynajmniej biją podobnie do tych, których spotykałem na co dzień. Więc nie zrobili ich jeszcze wredniejszych niż są. A nie ukrywam, już wystarczy mi to, jak naprawdę są oni normalnie.
Nie lubię ich strasznie. A, super. Jej. Tak, idealnie. Chyba jednoręczne trzeba, bo widzę, że jednoręczne takie są niżej wymierzane niż dwuręczne, to może jakoś jeszcze to wyjdzie, chociaż prawdopodobnie jestem dead, nieważne co się stanie. Po prostu jest ich tu dużo. Ciężko będzie manewrować pomiędzy nimi wszystkimi. Chociaż może jakimś cudem się to uda. A jeszcze niedźwiedź, super! Pozwoli się, że niedźwiedzie w takim wypadku, którym istnieje szansa, że... W sumie dobra. Istnieje szansa, że szybko zginie i zginął w miarę szybko. Stracę wszystkie butelki na nich, naprawdę. Ja bym to mówił. Wszystkie butelki przepadną na tych dziadów. Ale hej, przynajmniej prawie 2000 runów z nich dostaję. Tak mniej niż za Albin Auryków umoga, ale no. O nie. Będzie śmierć. Mówię wam. I nawet nie wiem, co mi tu wydrupiło. Miejsce w ogóle wydaje się być jakąś zamkniętą doliną, więc... nie wiem, czy będę w stanie jakokolwiek dojechać tam, gdzie chciałem. Ja się... chyba dojechać tam, gdzie chciałem, to może źle. Po prostu pojechać po mapę. Spróbujmy. Dostać się po tę mapę. To wiem, może się uda. Jeśli się nie uda, to tamto miejsce zostawię w spokoju i pojedziemy do podpunktu drugiego, tak jakby. Czyli tam, gdzie miałem dwójkę oznaczoną, gdzie też znalazłem jakieś nowe przejście. I mówiąc szczerze, może to być dobre rozwiązanie, dobry pomysł. To tam wie. Bo ja osobiście mogę powiedzieć, że nie wiem. U mnie chodzi o to, że po prostu... ten dodatek jest... I naprawdę nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Przez to, że po prostu jest to na tyle twardy teren, najłatwiej chyba byłoby określić, że aż zachęca, żeby pójść gdzie się da, a z drugiej strony natomiast no pójdzie się gdzieś i nagle dostaje się jakimś, powiedzmy, niedźwiedziem w twarz. Tak nawiązując do tego, że to niedźwiedzia znaleźliśmy. Więc ja powiedzmy, że po prostu nie mam pojęcia i okej. Okay. Faktycznie jest to zamknięta dolinka, do której nie będzie można wrócić tak łatwo. Tam, z której nie będzie można tak łatwo pójść. Nie wiem, to jest... bo nie wiem, co jest dzisiaj z moim... mózgownicą, że takie głupoty gadam większe niż zazwyczaj. Ale okej. Okay. Skoro się nie da, to tak. Mówiłem, że nie pójdziemy do tego drugiego, ale w sumie... zerknę, co w tym katakumbie się czai, to... nie szkoda... ja tu nie chcę. Tu nowe impy. Tu będą jak słoneczniki. Ja naprawdę nie wiem, czy ja tu chcę. Właśnie pozwiedzać można zawsze, ale... nie chcę nowych impów. Już zwykłe były wystarczająco... irytujące. Bo teraz go już mi dobiłaś, naprawdę. Dałeś mi znajdźkę... która... prawie, że nawet nie jest nic warta w takim miejscu. Po tym, jak chcesz mnie zgnieść kolcami. No dobra. No dobra. No dobra. Żebym był zadowolony z tego wszystkiego, ale atakom wydaje się być póki co miejscem, w którym da się w miarę spokojnie funkcjonować. A co tu mam przy okazji? Żółty kwiat, coś tam, coś tam. Ach, znowu zaczynam ten swój dziwny ruch. Dlaczego on walczy z szczurką?
Okej, wybaczcie to chwilę milczenia, ale po prostu to mi przyleć na mównicy, bo mówić jedną sprawę, więc musiałem się na tym skupić. Nie chciałem, żebyście tego słuchali, a stwierdziłem, że lepiej będzie już jak dalej iść i no, toczyć pojedynek z tymi tutaj dziadami. Ale tak, nadal uważam katakumby te za miejsce, które możemy zwiedzić. To nie tylko możemy na zasadzie, a czemu by nie? Ale też możemy na zasadzie, te impy nie wydają się na razie jakieś takie wyjątkowo niemożliwe do pokonania. Oczywiście już udowodniły, że są mocne swoim tym ruchem skocznym i tak dalej, ale wydaje mi się, że ja i dama damy radę. Ale kurczę, w ogóle historia mieczyka fajna i jakby gena za tej nazwy, ale uważam, że jest trochę dziwną. Okej, impy biją dużo, ale to jest zrozumiałe jak dla mnie. Bo dla tych, którzy nie wiedzą, dlaczego jest to mi zrozumiałe czy coś, to dla mnie te istotki, czyli te właśnie impy, bo tak się one chyba profesjonalnie nazywają, zawsze były takimi dziadami, których jest pełno w katakumbach, po których można spodziewać się jednej rzeczy. A, dzięki. Dzięki za zarzucenie mi ogniem w twarz, gro. To było miłe. Super! Super po prostu. Ale tak, kontynuując. I znam też właśnie z tego. Czy on ma was na głowie? Aż muszę się dokładnie przyjrzeć, przybliżyć. Nie, to nie jest wazon. On... W sensie, on jakby miał zamiast pyszczka swojego armaty. Ale tak, właśnie znalazłem z tego, że właśnie są... strasznie może nie najwytrzymalsze, ale trochę wytrzymałe. Ale to mi to jest najistotniejsze. Najistotniejsze ich cechą jest to, że biją dużo. Tak, zdobyliśmy jakąś księgę przepisów rycerzy strasznych smoków. Co nie będę ukrył, jest ekscytujące. Chcę zobaczyć, chcę przeczytać. Gdzie ona jest w ogóle? Gdziekolwiek? Nie, nie ma? A nie, nie, tutaj nie, nie. Proszę bardzo, gdzie ona jest? A, tutaj dopiero, okej. Okay. Możliwość tworzenia garnek czerwonych błyskawic. Okej. Okay. Skoro można być garnek czerwonych błyskawic, zadaję obrażenia błyskawic, rażąc z polskich wrogów, potrzeba do tego... rytualne garki. Okej. Okay. Nie, chyba się zbierało w zwykłej grze i teraz czerwony kwiat, ten flugu, coś tam. Ja potrzebuję dużych, pękniętych, znaczy nie mam. I do tego grzyb przerwony mężczyzn. A, jasne. Fajne. A w ogóle będę musiał... Tak, jakby wiadomo, bardziej do samego siebie muszę pamiętać, żeby też garki potem szykować znowu, bo no, obecnie chyba nie mam żadnego garka ze sobą. To jest jedna rzecz, a druga, chyba nawet nie zbierałem garków za bardzo, szykując swoją postać. Okej. Okay. Ała! Okej, okay, czyli mówisz mi, że jeśli chcę tam wejść, to nie ma już powrotu. Dobra. Okej, okay, let's go! Mam smuszego pioruna. Teraz mogę powiedzieć takie. Ha. To chyba coś nowego. Bo smar pioruna znam, ale. Bardzo smuszego pioruna? Bożne błyskawic. Ciężkie bożne błyskawic. Stwardniał smar będąc mieszką burzowych materiałów przy do stworzenia. Silnie burzowych materiałów. Pokrywa oręż, by zdawał obrażenia błyskawic. To trwały ciężkie obrażenia. Ponadto kiedy był ubiegłym narzędziem cerzy kultu smoków, którzy służyli złotem. Okej, to wszystko? Zobaczyć to przejście. Pierwsza rzecz. Sprawdzamy oba kąty, bo impy uwielbiają tak robić tutaj sneak ataka sekretnego. I dobra, imp wyeliminowany, kwiatek podniesiony. I idziemy. Tak najpierw wywołujemy kolce. I szarża, może mnie nie dziabną. Może mnie nie dziabną. I nie dziabły mnie. Dobrze, dobrze. Dobrze, że mnie nie dziabły. Kolejna winda. Jeszcze głębiej. Okej, coś mówi, że możliwe, że będzie z tego dwuczęściowy odcinek znowu.
Takie. A nie podoba mnie się co. A to dobra, podoba mi się jednak. Widzę, jak bardzo martwy tu prawie jestem. Dobra. Dobra, pozbyłem się jednego, ale od razu uruchomiłem drugiego. No, skoro tak musi być, to niech tak będzie. Aha, kolejny. Super. To jest typowy loch. Naprawdę. Mogę narzekać na to, ale to jest takie typowe odczucie z lochu i... To powiem na pocieszenie dla wszystkich. Podoba mi się to. Jak stosując typowe lochy, takie po prostu standardowe katakumby, których jest pełno wszędzie, znowu stworzy coś nowego i to... Nie kończę, mówię o tych... Czy z niej można zrobić konwalię? I tak to już ten loch ma jeszcze większy plus. Alva Sense, oj, tam jest jakaś postać. Chociaż chyba w wzmocnionej formie. Ostrożny. Alva Sense, nawet jeśli nie ma jakichś wielkich nowości, to na plus na pewno Imper, że zrobili nowy format Imper, wszystko fajnie. I że dalej bawią się tym... formatem właśnie tych lochów. Bo zawsze miło jest widzieć, że coś, co było pokazane kiedyś, nie jest czymś, co przepadło, bo albo to inna lokacja, albo coś. Tylko, że jest rozszerzane, poszerzane, ulepszane. To jest naprawdę mile widziane i jestem zadowolony z tego, jak na razie. W ogóle, jeśli chodzi o tego DLC-ka, co... Pomimo tego, że jest hołełnie trudny, tego nie mogę zaprzeczyć, jest on świetny. Naprawdę, dla każdego, kto to ogląda, jeszcze nie wie, czy go brać, czy nie. Wiesz. Wiesz, naprawdę gościu. Albo gościuwo. Koleżanko, kolego. Kimkolwiek jesteś, bierz. Okej. Okay. A, super. Muszę się chować przed kolcami, ale mam kolegę. Jak ja uwielbiam takie rzeczy. Ech, że się przypomniałem stare czasy pierwszego mojego podejścia solo do takiego dziada, który się nazywał Rydwan Kata w Dark Souls 2. Ojej, jak ja się to męczyłem przez... ...szkielety! Muszę być ostrożniejszy z tym, gdzie staję i co robię. W ogóle ciekawe tutaj, że... Ciekawy jest ten przeciwnik tutaj, ten właśnie, który teraz ubiłem. Bo on już takie zaklęcia, ale... To nie wygląda na żadne zaklęcie, które było. Do tej pory mi znane, więc... Ciekawie tylko, co to jest, doprawdy mówiąc. Kazać, czy mam może smar ognisty, bo chcę sprawdzić, czy będzie dobrze działo na niego. Mamy. Tu mamy znowu do czynienia z typowym blobem. I odpowiedź mi nie. Ten blob z jakiegoś powodu nie jest łatwopalny. Co oznacza, że wniosek jest następujący. Ignorujemy bloba. Próbujemy stąd uciec. A to, że używam smar, to jest nic. Może on po prostu jest mokry? Nie. Nie jest przemoczony. A przynajmniej nawet jeśli jest przemoczony, to raczej nie jest powodem jego odporności na moje obrażenia. No cóż. Próbowałem jeszcze dźgnięcia? Ta dźgnięcie też nic nie robi. Teraz ostrożnie. Ostrożnie, gwiazdoklucz. Musisz powrócić żywy, bo jeśli powrócisz żywy, to ja nie będę pamiętał potem, jak chcę się dostać znowu, pewnie. Tak czy inaczej... Możecie się ze mnie śmiać, możecie uważać mnie za wariata, idiotę, dziwaka. Róbcie, uważajcie naprawdę jak uważacie. Ale ja jestem z siebie dumny, jak dobrze mi tu idzie. Mimo tego, że generalnie... Mimo tego, że przechodzę te gry i że gram... To nie uważam, żebym jakoś szczególnie dobrze grał. Naprawdę, ja sam się wiem, że ciągle wyśmiewam z lami, narzekam na samego siebie i tak dalej. I żeby nie było, z chęcią bym grał lepiej. Ale to jak bardzo jej łapuje, jest nawet śmieszne dla mnie, mimo tych wszystkich lat. Ja musiałem ze sobą trzymać i elektroładunek. A po jak właśnie wspomniałem o nowej magii, coś już tu mamy. Nie mogę tego użyć. Wywołuję błyskowicę, aby naładować ciało energią elektryczną, 30 wiary. Jedna z inkarnacji kult strażnych smogów zostać. Wywołuję błyskowicę, która naładowuje ciało w czynnictwie po naładowaniu ataku elektrycznego, tylko nie lubią w okolicy.
A odwalić inkantację wierzchniej mocy, że inkantację... A, to już były inkantacje, które zmacniają ciało z pomocą błyskawicy, a to jest wspomniana sztuka ziem pomiędzy, czy coś takiego tam było. Niestety mnie pogryzł glut, kiedy to czytałem, więc o nie. Mimo to jednak, okej. Okay. Fajnie, że mam nową inkantację. Fajnie, nawet bardzo fajnie. Czy będę testował? Jak najbardziej chciałbym. Czy mam na to możliwości? Obecnie, brakuje mi chyba... dwóch punktów wiary? Się dwóch, jeśli ubiorę tą inkantację, znaczy jaką inkantację, to pieczęć, która zwiększa trzymane obrażenia. Teraz pytanie, gdzie mijamy ja jestem? A, dobra, się, gdzie jestem? Gorzej, że pewnie tak zaraz umrę. Chciałbym podwiedzieć, co to za zaklęcie, które on tu używa. Bo dosłownie, jak tylko przejdę magiem Moga, to z chęcią bym sam się tym czymś pobawił. Nie, żebym miał jakikolwiek pomysł, co może być, ale widzę, że się odbija, więc jest już dla mnie fajne, bo nowe. Okej. Okay. Musimy być bardzo ostrożny, bo jest naprawdę łatwy teraz do ubicia. A nie chcę tu ginąć. Zginęłem. Dobra, w takim wypadku, jak już jestem znowu zgodny niestety, to powiedzmy, że na tym skończymy epizoda. Tak, w następnym będziemy tutaj to eksplorować. Przejdziemy może do końca, może stwierdzę, o chłęła, znowu jakiś bossu, którego nie mogę pokonać, uciekamy. Ale tak, mam nadzieję, że mimo wszystko... epizod wam się podobał i tak dalej. No i tak, nie wiem, czy coś naprawdę jest więcej do powiedzenia, po prostu no, trzymajcie się i hej, hej! I sobie to tyle. No, to tak, to no.